A więc witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku, w pierwszej chyba naszej relacji z giełdy w 360 stopniach. Pamiętajcie, w tym odcinku możecie albo kursorami, wsadem, albo strzałkami, albo, a może strzałkami nie, albo kursorem myszy obracać się po całej giełdzie. Więc widzicie, co jest za mną, przede mną, dookoła w zasadzie. Jesteśmy na giełdzie w Krakowie, jest to giełda nie elektroniczna, jest to giełda samochodowa, właśnie tak się nazywa. To nie jest ta na Balickiej, nie pamiętam na jakiej ulicy jestem, ale na innej, Botewa chyba, albo coś takiego. Christo Botewa, tak? No więc idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Jestem kompletnie nieprzygotowany, nie mam ani wózka, ani czegoś do sprawdzania elektronarzędzi, ani w zasadzie nawet reklamówki jakiejś nie mam, nawet takiej większej torby z Biedronki nie mam, więc nie mam pojęcia, improwizuję. Najwyżej zrobimy tylko i wyłącznie relację i Wam pokażę, co tu jest. Tak jak już mówiłem na vlogu, jest dosyć późna godzina, bo będzie dochodziła chyba 10 za 3 minuty, ale tak jak mówię, widzicie, dzieciaczki, żona, więc bardziej taki wypad rekreacyjny, żeby zobaczyć małe rozeznanie. Z tego co wiem, giełda tutaj odbywa się w sobotę i w niedzielę, w godzinach mniej więcej od 8 do 12 w sobotę, a do 13 w niedzielę. No to co, idziemy, patrzymy, co tu się będzie działo. A więc przed chwilą spotkaliśmy, nawet nie weszliśmy jeszcze na giełdę, pierwszego widza. Pozdro dla Ciebie, kolego. A teraz idziemy, atakujemy. Nie wiem, gdzie tu iść. Giełda wydaje się być dosyć rozległa, ale dużo takich pustych stoisk, albo stoisk takich z nie wiem czym w zasadzie. Patrzcie zresztą sami. A więc ci, co oglądali vloga, wiedzą, że jest to jeden wielki spontan, ta cała giełda, ponieważ miałem w tym momencie być całkowicie gdzie indziej na tym meetupie YouTube'a, na imprezie. Jednak w piątek namówiliście mnie na którymś live'ie, na kreatywnym vlogu, że warto podjechać, jako że w Krakowie są w zasadzie dwie giełdy, to żeby po prostu podjechać i je zwiedzić. Oczywiście nie miałem pojęcia nic o tych giełdach, bo wcześniej o nich nic nie czytałem, od Was też za wiele nie słyszałem na temat tych giełd, więc musiałem podjąć jakąś decyzję, więc odpaliłem vloga na kreatywnym vlogu, porozmawiałem chwileczkę z Wami i z tego co się rozeznałem, z tego co się dowiedziałem, w Krakowie są dwie takie główne giełdy. Jest właśnie chyba giełda na Balickiej, jeżeli się nie mylę, giełda elektroniczna, poprawcie mnie, jeżeli się w tym momencie gdzieś walnąłem. I na tamtej giełdzie podobnież jest więcej takiego sprzętu stricte właśnie, typowe jakaś elektronika, podobnież dużo gier i tego typu rzeczy jest. I mówiliście właśnie, że tutaj jest giełda samochodowa, na której jest właśnie dużo takich wystawek i tego typu sprzętu. A więc podjęliśmy w zasadzie wspólnie taką decyzję, w sensie ja z Wami, że warto będzie zrobić relację z giełdy tej, gdzie więcej możemy dostać takich śmieciuszków. Tutaj ogólnie nawet nie miałem planu tej giełdy, nie wiedziałem jak ona wygląda, więc to było takie bang, wchodzę i szukam, w ogóle patrzę co gdzie się dzieje. I na przykład w porównaniu do tego co było na Słomczynie, gdzie wchodząc ciężko było się połapać gdzie co jest, i w Słomczynie było coś takiego też, że te stoiska nie były posegregowane, ale do tego zaraz przejdziemy. W każdym razie tutaj jest jakaś przejrzysta ta giełda, jest z tego co widzę w formie jakiegoś kwadratu, prostokąta na pewno zorganizowana, nie wiem, w jakieś koło, czy tak jak na przykład giełda Lubin, gdzie jest wokół stadionu, czy wokół jakiegoś młyna, jak na przykład we Wrocławiu giełda, czy Świebocka giełda, dworzec Świebocki, gdzie jest, tam też jest tak specyficznie ta giełda zrobiona. Tu jest dosyć prosto. Prosta jest do przejścia ta giełda. I co mi się spodobało, to że jest tutaj w miarę jakoś rozsądnie poselekcjonowane, poukładane to wszystko, nie wiem jak to powiedzieć. Chodzi o to, że nie mamy takiego wielkiego miszmaszu, idąc na przykład na giełdzie w Słomczynie. Jest naprawdę, po pierwsze są momenty, gdzie alejki są naprawdę bardzo wąskie. Tutaj zresztą widzicie, że no nawet gdyby były potężne tłumy ludzi, chociaż nie wiem dlaczego ludzi jest no, dosyć mało, jak to teraz widzicie, ale nawet jeżeli byłyby naprawdę duże tłumy, to nie sądzę, żeby na tej giełdzie było ciasno.
Od razu zaznaczam, że giełda teoretycznie jest w sezonie, ponieważ tu była robiona teraz w lipcu, przepraszam was, to jest 20 gdzieś tam 2 albo 1 lipca nagrywałem ten odcinek, więc pogoda też nam dopisała. Wcześniej pogoda, dzień wcześniej, 2 dni wcześniej też była ładna, więc wykluczam tutaj małą ilość wystawców ze względu na, nie wiem, na niesezon bądź niepogodę, ale tak jak widzicie, wystawców jest... No ciężko mi porównać. Do tych giełd, które ja znam, uważam, że jest dosyć mało i ich asortyment jest, zobaczcie, tak mocno rozłożony, wyeksponowany, ponieważ nie mają go aż tak dużo. Giełdy, które ja znam, to oni po prostu rzucają to na kupę, na chmarę, takie hałdy z tego wręcz układają, ponieważ tego towaru mają bardzo, bardzo dużo. Tutaj, jak widzicie, jest to ładnie wyeksponowane, spokojnie można się przejść, ponieważ tych towarów nie ma aż tak dużo jak na innych giełdach. I teraz na live powiedziałem wam, że powiem wam jedną rzecz. To jest taki mój, wymyśliłem sobie wyznacznik, oczywiście nie wolno generalizować nigdy, ale taki wyznacznik cen giełdowych. Wchodząc na giełdę, można się w miarę połapać, czy ceny na tej giełdzie będą wysokie czy niskie. Co jest takim moim wyznacznikiem tych cen? Jest to cena ukraińskiej hałwy. Praktycznie chyba na każdej giełdzie, na której kiedykolwiek byłem, zawsze można spotkać ukraińską hałwę. I ceny tej hałwy oscylują od 3,5 zł, a w zasadzie można, dobra, od 4, bo po 3,50 ciężko jest bardzo dostać, ale powiedzmy, że od 4 zł do nawet 7 zł. I zauważyłem, że w miejscach, gdzie ta hałwa jest właśnie naprawdę tania, to ceny na całej giełdzie są takie dosyć przystępne. Natomiast w momentach, kiedy spotykałem te hałwy naprawdę bardzo drogie, to ceny były też zazwyczaj bardzo drogie. Tutaj mówię o takiej zwykłej hałwie ukraińskiej, ona występuje chyba w 4 smakach. Najlepsza jest chyba czekoladowa i bakaliowa, powiem wam, że ogólnie te hałwy są mega dobre i mega tanie, bo to takie duże kostki tych hałw. Ci zachodzą po giełdach, raczej będą wiedzieli, o co chodzi. Co mogę więcej powiedzieć? Na samej giełdzie nie sądzę, żeby było niebezpiecznie, jeżeli chodzi o rzeczy typu portfel, telefon i tak dalej. Ponieważ, no zobaczcie, jak ta giełda wygląda, raczej byłoby tutaj jakiemuś złodziejaszkowi dosyć trudno coś buchnąć, ponieważ jest zbyt duża przejrzystość. To jest dokładne przeciwieństwo tego, co było w Słomczynie, w tych wąskich alejach, gdzie się przyciskaliście dosłownie między ludźmi, stracić tam cokolwiek nie byłoby raczej problemem. Nie mówię to na swoim doświadczeniu, bo mi się nigdy nic nie zdarzyło na giełdzie, ale znam ludzi, którzy mieli z tym problemy. Tutaj raczej pod tym względem giełda jest bezpieczna. Co do samych wystawców, tak jak mówię, ceny dosyć drogie i dużo towaru takiego w zasadzie, zobaczcie, leży tutaj coś, porozglądajcie się, coś tu jest, ale jakby tak popatrzył, to nic konkretnego, taki albo towar jakoś mocno przeselekcjonowany, albo może jakoś, nie wiem dlaczego, ale źle trafiłem, no ale spójrzcie, nie ma tutaj jakichś, nie wiem, wkrętarek to widziałem tutaj powiedzmy może z 5-6, z czego kilka podróbek Makity akurat było. Tutaj zobaczcie, widziałem bardzo fajny samochód, który w zasadzie bardzo mnie korciło, żeby kupić. Nie wiem, jaka była jego cena, ale teraz zaczynam przypuszczać, że była wysoka, bo wtedy jeszcze tak się nie pytałem o ceny i nie znałem za bardzo cen tego wszystkiego. Myślę, że byłby dosyć drogi, ale zobaczcie, od boku koła są całkowicie porozwalane. Tutaj byłoby klejenia, zabawy z tym, jakieś w ogóle te koła takie piankowe są takie do niczego i w zasadzie odpuściłem. A dosyć fajny samochodzik mógłby z tego być. No i zobaczcie, tak jak mówię, dużo jakichś garków takich jest powystawianych. No taki w zasadzie mnóstwo pierdół. Nie widziałem w ogóle baterii laptopowych na przykład, żeby jakieś lejonki dorwać i tak dalej. Aczkolwiek ja ostatnio zaczynam się powoli oduczać kupowania na Allegro. No na Allegro też już ogólnie wyleczyłem z kupowania lejonków, bo tak jak wam mówiłem, ostatnio kilkukrotnie kupiłem w różnych miejscach i miałem no bardzo duże niepowodzenie. Mam jednego znajomego po prostu, który ma jakieś tam dojście do tych baterii i mi je tam odkłada i co jakiś czas po prostu jak mam, to wam dzielę się na tyle, na ile mogę tymi bateriami. Na giełdach kiedyś miałem fajnego kolesia, który miał te baterie z jakichś bardziej właśnie ogarniętych źródeł, od niego kupowałem. Ostatnio nie ma on tych baterii i w zasadzie ile razy coś kupiłem na giełdzie, to albo koleś miał dosłownie po 2-3 sztuki, że mi się nie chciało tego kupować, albo ceny były zabójcze, albo pamiętam, jak kupiłem kiedyś też, to były po prostu szroty takie, że szkoda było kaleczyć sobie ręce i je wszystkie wyciągać. Żona przykładowo zapytała o takie nosidełko, w które wsadza się dziecko, ile ono kosztuje. Tu usłyszeliśmy cenę zdecydowanie wyższą niż ta, która widnieje na przykład w
sklepie na stronie producenta, więc też nie wiem, czy to jest kwestia, że tu są po prostu takie ceny ogólnie, czy ktoś nie, sprzedający nie znają tych cen. Giełdę przeszedłem w zasadzie dwukrotnie, żeby nie było, że coś pominąłem. Pierwszy raz, jak widzicie, szedłem tak dosyć powierzchownie, idąc z kamerą, rozglądając się, pokazując wam w zasadzie, nie zamulając zbytnio. Chyba przejdziemy prawie całą giełdę, zanim padła mi bateria, w zasadzie karta pamięci, ponieważ nie byłem na to przygotowany, na tą giełdę, dlatego tak się stało. Drugi raz przeszedłem tą giełdę tak już naprawdę usiłując się coś kupić, no bo szkoda jechać na giełdę, łazić w upale, bo było wtedy w granicach 30 paru stopni i w zasadzie nic nie kupić. Na podsumowanie, jak obiecałem, że wam zrobię, no to od rana już do mnie pisaliście, kiedy będzie podsumowanie z giełdy, więc muszę odpalić tego live'a, a na live'ie trzeba no coś pokazać, no nie przyjdę do was z gołymi rękoma. Więc drugi raz przeszedłem tą giełdę, ale uwierzcie mi, że nawet starając się kupić coś na siłę, coś, żeby wam pokazać, jak coś na przykład przerobić, coś ciekawego, uwierzcie mi, że nie mogłem naprawdę nic znaleźć, albo nic, co by było, nie wiem, gabarytowe, co by mi weszło do auta, chociaż nawet nie pamiętam, żeby było coś, no motor jakiś tam był, ale to już tak bzdury gadam teraz. No naprawdę nie mogłem nic kupić. Kupiłem później, zobaczycie, albo już się wtedy może nie nagrywało, kupiłem i madełko, takie, które się akurat przyda mi w warsztacie. Cena wyjściowa była dosyć duża, bo pan za nie żądał 80 zł, zaproponowałem 60, pan zaproponował 70, a mi się nie chciało, było gorąco, nie chciało mi się w zasadzie dyskutować, negocjować, więc odwróciłem się na pięcie i chciałem iść, ale pan krzyknął, że jednak może być te 60 zł i kupiłem to i madełko, jest naprawdę z fajnej stali, zresztą widzieliście je na live'ie, ale cena jego jest taka no po prostu normalna, nie jest to jakieś tam jakaś cena rewelacyjna, po prostu uczciwa cena za takie imadełko, ani jakaś rewelacyjna, ani też zła, po prostu cena za imadełko. No i chodziłem jeszcze później kilkukrotnie, no nie mogłem nic znaleźć. Było też, były działy, gdzie były części samochodowe, była jeszcze część tak jakby po drugiej stronie, poprawcie mnie, jeżeli się nie mylę, jeżeli się mylę, ale tam były raczej tylko już jakieś ubrania, jakieś takie całkiem inne rzeczy, więc tam nawet nie wchodziłem. Przeszedłem jeszcze tak jakby tą giełdę dookoła i mam wrażenie, że to jest to samo, co mówiłem wam w Słomczynie. Są takie stoiska, które praktycznie mają ten sam towar i są to właśnie takie pierdoły, takie, ja to nazywam badziewiem. Oczywiście nie chodzi mi o to, że to jest badziewie, tylko że to jest takie same są jakieś te butle do napełniania palników, gazy te takie, jakieś takie, nie wiem, otwieracze do piwa, jakieś buteleczki, takie, no wiecie, no takie po prostu pierdoły i one są też fajnie, w zasadzie na Słomczynie to akurat było też fajne, że one są w jednym konkretnym miejscu. W Słomczynie one były tam, z tego co pamiętam, od strony ulicy, ja mam wrażenie, że to było jedno wielkie, ogromne, długie stoisko przez tam powiedzmy ileś set metrów i tutaj było tak w zasadzie dookoła, ranty były właśnie zrobione z tego stoiska, z tych stoisk w zasadzie, bo to się różnią sprzedającymi, ale to jest jedno i to samo. Nie chcę, żeby to było dla kogoś krzywdzące, ale to takie jest, te stoiska są takie no, bardzo powielane i bardzo dziwne jak dla mnie. No i co? Połaziłem, poszukałem. Może, moi drodzy, była też wina tego, że ta giełda odbywa się w dwa dni. Ona jest i w sobotę, i w niedzielę. I nie jestem pewien, czy to są inni wystawcy, czy to są ci sami wystawcy i jeżeli to są ci sami wystawcy, to oni mogli po prostu już sprzedać większość fajnego towaru dnia poprzedniego. Być może. Ale byli też niektórzy sprzedawcy bardzo nerwowi. Zresztą posłuchajcie sobie. Coś panu powiem, że coś robi pan niezgodnie z prawem. Słucham. Bo ja przyjdę do pana do domu i będę pana życie rodzinne nagrywał. Niech pan mi uwierzy, że za to musi pan od każdego, a pan robi to... A założymy się? Ja nie będę się z pana zakładał, tylko mówię, że po prostu... Pana... A założymy się, że ja przyjdę do pana do domu z kamerą i pan mi... A to jest pana dom? To jest pana mir? To jest tak, pana to jest moje mir? Życie, to jest moja... Nie, pan moja tu firma. Wynajmuje miejsce Nie, ale to jest publicznie. Moja firma, proszę pana, no. Dobra. Wie pan o czym ja mówię? Chce pan z moim prawnikiem porozmawiać? Proszę pana, panu tłumaczy jedną sprawę, że powinien pan uprzedzić ludzi, bo paragraf. Jak ja przyjdę do pana do domu, paragraf, będę proszę. Pana życie rodzinne paragraf. Nagrywał. Wie pan co? No, paragraf. No. To do widzenia. Także sami widzicie, jak sytuacja wyglądała. Troszeczkę skróciłem ogólnie tą całą rozmowę. Było takie dziwne pierdolamento o niczym. Pierwszy raz mi się w zasadzie taka chyba sytuacja zdarzyła. Raz jeszcze takie coś miało miejsce na giełdzie na Świebockim. Zresztą to było na live, więc tego się akurat nawet nie dało wyciąć tam czy coś. Ale widzieliście, jak pan prawie z łapami kiedyś leciał i się rzucał, że chodzimy po giełdzie i robimy live'a.
Oczywiście sprawdzałem to, pytałem się, tak jak mówię, w sieci partnerskiej mam swojego prawnika, gdzie naprawdę pytałem się, jak to wygląda. Jeżeli bym umieszczał jedną osobę, dwie osoby konkretnie, stricte, one byłyby tematem i tak dalej, fakt, muszę mieć zezwolenie na publikację tych osób, ale tak jak tutaj, kiedy osoby nie są tematem w ogóle moich ujęć, a tym bardziej, że te osoby, jest ich dużo, bo jak widzicie, kamera jest 360, więc nie mam tutaj nawet możliwości robienia kadru konkretnie na jedną osobę, to żadnej zgody nie muszę mieć, tak jak to ten pan mówił, że muszę od każdej osoby, koło której przechodzę, mieć zgodę na publikację jej wizerunku. No, sorry, tak to nie działa. Nie wiem, czy ten pan miał kradziony towar, czy po prostu źle wstał lewą nogą. W każdym razie żadnych zezwoleń mieć nie muszę, ani pozwoleń. Druga taka sytuacja miała kiedyś właśnie, tak jak mówiłem, miejsce we Wrocławiu, ale tam wydaje mi się, że facet mógł się naprawdę mocno zbulwesować, bo to było na tych stoiskach tam już koło torów i być może on miał mocno szemrany towar, w sensie gdzieś tam może z jakiś jum. Nie wiem, ale zareagował bardzo agresywnie i pięściami wymachiwał. Wtedy, co pamiętam, chyba Wiśnia akurat nagrywał tego live'a. Dużą ekipą byliśmy. W każdym razie nigdy się nie spotykałem z takimi sytuacjami na giełdzie. Zdarzało się, że ktoś mnie na przykład poprosił, zapytał się mnie, czy na przykład mógłbym konkretnego stanowiska nie pokazywać. Bo powiedział, że chodzi o urząd skarbowy. No, krótko i na temat. W zasadzie, jeżeli nie mówię stricte której osobie, to nie robię jej w tym momencie krzywdy. Ale jedno, dwukrotnie mi się takie coś zdarzyło i później już na przyszłość wiedziałem, żeby na przykład tamtych stoisk nie nagrywać i oczywiście szanuję to, ale jeżeli ktoś podejdzie, jakoś ładnie to powiesz coś, a nie od razu z mordą leci i się drze. Także była drama, tak jak mówiłem na live'ach, nie wiem czemu, ale dosyć dużo tego dnia nerwowych osób widziałem, w autach się tłukli, na parkingu pan parkingowy chciał wyciągać dwa razy większego od siebie faceta i go bić, nie wiem co się dzieje, ale wszyscy w tym dniu byli w nastrojach takich naprawdę mocno bojowych. Albo w Krakowie jest mnóstwo nerwowych osób, albo po prostu ja tak trafiłem, że wszyscy mieli dookoła jakiś zły dzień. W każdym razie sama giełda, nie mogę nic konkretnego powiedzieć, musiałbym na niej może być więcej razy, może tak jak powiedziałem, powinienem być w pierwszy dzień, kiedy ona się zaczyna. Z tego co wiem, to pierwszego dnia tam są auta chyba dostawcze, a drugiego dnia osobowe, jeżeli chodzi stricte o giełdę samochodową. Natomiast tutaj o wystawców, napiszcie mi w komentarzach, ci co jesteście miejscowi, jak to jest, czy to są ci sami wystawcy w sobotę i w niedzielę, czy to są różni ludzie. Bo tak jak mówię, o tej godzinie to też nie było koniec giełdy, bo ona jest tak naprawdę do 13, ja tutaj byłem no o 10, więc powiedzmy w połowie tej giełdy byłem, no chyba że rano tam wpadają ludzie i dosłownie wymiatają wszystko dookoła, no to mogę się faktycznie zgodzić, że mogło już być mało rzeczy. Bardzo chciałbym zrelacjonować wam całkowicie inne giełdy jeszcze, w całkowicie innych miejscach, może nawet poza naszym krajem, jak wiecie mam dosyć blisko do Niemiec, więc z chęcią bym pojechał na te giełdy, jednak to wszystko wymaga funduszy, dojazd, później kupić coś w ogóle, czasami wstęp się jakiś tam na giełdy płaci, tutaj też się tam płaci akurat tylko parking, ale na Balickiej z tego co pamiętam się płaci za wstęp chyba od głowy, ktoś mi tak powiedział. W każdym razie w piątki przeważnie jak jest live, to zawsze zbieramy jakieś donaty, właśnie na przykład na tym momencie zbieramy na giełdę w Poznaniu i później może zrobimy jakąś taką stałą po prostu zbiórkę na giełdy i w momencie kiedy uzbiera się dana kwota, to będę jechał na jakąś konkretną stricte giełdę. Zobaczymy, może taką formę przyjmę i wtedy będziemy mogli robić takich relacji znacznie więcej z różnych miejsc, poznawać nowe miejsca, jak to wygląda na innych giełdach, bo w zasadzie każda giełda rządzi się takimi swoimi prawami i każda giełda jest inna, nie da się ich porównać, że ta giełda jest taka sama jak ta druga, ponieważ są to zupełnie inne miejsce, zupełnie inni ludzie. Z chęcią bym się wybrał właśnie na giełdy w Niemczech, tak jak mówiłem, bo mam naprawdę blisko. Jeżeli byśmy uzbierali jakieś fundusze konkretne, mógłbym pojechać nawet i do Szwecji, gdzieś do Finlandii, gdzieś pojeździć po tych giełdach, poszukać. Mogę zrobić relację na przykład też z giełd typu na przykład wystawki, no w zasadzie nie z giełd, tylko z wystawek w Niemczech. No ale tak jak mówię, wszystko paliwo kosztuje, jakieś winiety, nie winiety. Na ten moment ja się, moi drodzy, z wami żegnam. Mam nadzieję, że ta spontaniczna relacja w jakiś sposób wam się spodobała, a jeżeli tak było, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ algorytm YouTube'a znowu się zmienia i te łapki są dla mnie jako twórcy naprawdę bardzo ważne. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Hejka!